Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w The Great Ace Attorney Chronicles. W ostatnim odcinku zakończyliśmy na dosyć ciekawym momencie. Jak widzicie zresztą teraz, może nie widać za bardzo, ale to jest koszulka polo, więc Lipki jest bardziej oficjalny czy coś. Nie, tak naprawdę to nie. Ale wydaje mi się, że to fajnie pasuje tutaj. Może jakbym założył czerwoną, mam jeszcze drugą czerwoną, to by pasowała lepiej. I jak widzicie, trochę prześwituje. Kwestia green screena. Niestety z jakiegoś powodu u mnie teraz czerń zaczęła prześwitywać, no ale trudno. Będę taką częścią tła, tak? O, proszę bardzo. Powiedziałbym, że metaforycznie wręcz, jako narrator tego wszystkiego, jestem też metaforycznie również częścią tła. Okej, dobra, wystarczy, bo to było zbyt głębokie. Prawie tak głębokie jak dno tej sprawy, bo przecież tak głębokie, jak głęboko ciągnie się ta cała sprawa, ponieważ jak widzimy, mamy tutaj dosyć interesującą rozprawę, która może okazać się rozwiązaniem bardzo dużego spisku. Interesting with a broker, I was still near entrance to the shop, okay? Okay, i mam potwierdzenie, że... Czyli mam potwierdzenie, że... Graydon oberwał rzeczywiście i jest powiedziane kiedy. To jest niemożliwe w ogóle. To jest niemożliwe, to się w ogóle nie zgadza z tym, co zrobiliśmy. To się zupełnie nie zgadza z tym, co zrobiliśmy. Mogę zauważyć, że teraz jury już nawet, w sensie ława przysięgłych, nie jest przeciwko nam za bardzo. A to jest dużo bullshitu, który można łatwo zauważyć. Ja to mówiłem już, że cokolwiek w jego zeznaniu tutaj nie będzie prawdą, to będzie bardzo łatwo zauważyć i bardzo łatwo udowodnić. To jest dużo bullshitu. Na przykład to zdanie jest absolutnym bullshitem. Okej, no i tutaj miałby rację. Ale dobrze wiem, że ta krew nie jest krwią. Nie jest krwią Windy Banka, tylko krwią... No tak, ale to nie przyjmę jako dowód, rzeczywiście. Okej. Okej, jestem ciekaw, czy użyją tej techniki w takim razie, takiej technologii. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście jakby to jest bazowane na historycznym odkryciu jakiegoś rodzaju techniki badania krwi. Przydałoby mi się więcej informacji, więcej znajomości. Kurde, ja naprawdę prześwituję. Wiecie co? Jedna mała chwilka. Ja dostosuję troszkę mój green screen i zaraz do was wrócę. Okej, moi drodzy, już jestem. Okazało się, że zepsułem jedną rzecz we właściwościach i co ciekawe, tylko 3% przesunąłem jeden pasek i się okazuje, że to było problemem. Będę musiał to sprawdzić potem na innych scenach, bo mam wrażenie, że na innych scenach też to mogłem gdzieś zepsuć. Chociaż chyba tę samą kamerę mam wszędzie, więc wszędzie miałem złe ustawienia. No nic, żyćko, tak? Zdarza się. Potem będę musiał jeszcze dostosować to, bo tutaj też się trochę bawiłem. Nieważne, to jest do zrobienia po gameplayu. No i zobaczmy, co tutaj rzeczywiście tego użyją. Co ciekawe, ej, dlaczego? Okej. Okay. Wiecie co? Widzicie, że pokazują mi się kontrolki z PC-ta, a nie z... ciekawe. Pokazują mi się kontrolki z PC-ta, a nie z kontrolera. No, ale trudno, zostajemy przy nich w takim razie.
gram na kontrolerze, jakby kogoś bardzo to interesowało, jak widać. W momencie, że tutaj coś udowodnią. Jak coś, to my mamy krew, wiemy, gdzie jest jeszcze krew, prawda, Masona. Mamy ją na tym jednym bilecie, na tym jednym, przepraszam, nie bilecie, tylko na tym jednym kwicie z Lombardu. Zobaczcie, jeśli będę troszeczkę milknął, ale w tym jest wyjątkowo, bo jestem zapięty, jak widzicie, jest w tym wyjątkowo. Wyjątkowo nie mogę aż tyle mówić i aż tak bardzo tak mam się nadymać, jak zwykle. Bo ten kołnierzyk nie jest aż taki. Znaczy on jest luźny, ale nie aż tak luźny jak zazwyczaj. Jak zazwyczaj luźne są moje wszystkie inne ubrania. Dlaczego nie możemy go chyba. Właśnie, nie możemy tutaj rzucić objection. Bo oni tylko mogą zidentyfikować, czy tam była krew, tak? No i możemy zrobić cross-examination tutaj tego. A, czy oni są w stanie tylko wykryć krew. Nie są w stanie wykryć, czyja to jest krew. Powiem szczerze, że to co powiedział, że to co powiedział. To co powiedział Crayden, moglibyśmy przecież zanegować, że to może być krew tamtego, tak? I czemu miałby to nie być prawda? On to bardzo mądrze rozegrał, ale wydaje mi się, że moglibyśmy to spokojnie inaczej jeszcze udowodnić. Czy to była krew właśnie, tak jak mówię, Masona, czy... No tak, Masona w sumie. Broker. Mamy 6 opcji już od razu. Żeby to kanter podać, sharpening arm. To pasuje. I pushed the man, but he shot himself in the storeroom. I could see him through the peephole in the door. Though. Wydaje mi się, że one nie mają, te drzwi nie mają peephole. Peephole to jest to oczko, tak? Takie to rybie oko, czy jak to woli, niektórzy na to mówią Judasz. I to nie jest peephole. Uważają, że ten small opening właśnie, ten to nie jest hinge, hatch to się nazywało? Jak się to jeszcze inaczej nazywa? Jejku, przepraszam, muszę wrócić do Minecrafta teraz głową. To ta klapa po prostu, tak? Hatch chyba powinno się na to mówić, nie jestem teraz 100% pewien. Ale nie nazwałbym tego peephole. Peephole to jest zupełnie coś innego. Zresztą to sama nazwa wskazuje, peeping, czyli jakby zaglądać, zerkać, tak? Otwór do zerkania, ale to, no, to nie jest mały otworek do zerkania. A poza tym druga rzecz, a propos tej kurtki, a propos tego płaszcza w sumie, jest jeszcze jedna uwaga z mojej strony. Mianowicie mam wrażenie, że dobrze było, gdyby mogli zidentyfikować, jak stara jest krew. No sorry, ale przez 2 dni krew zaschnie, okej, okay? Ale on nie zostanie od tak sobie sprana, tak? Czy nie zejdzie od tak sobie. No tutaj ciężko było, żeby oni to widzieli, tak? Więc... Oni chyba, wydaje mi się, na to by wychodziło, że oni w ogóle nie zeznają przeciwko Graydonowi, bo rzeczywiście tego nie widzieli. The girl raised her gun and pointed it straight at the man. Okej. Okay. Okay, jestem ciekaw, z czego do niego nie miałaby strzelić. Ja chcę to pocisnąć powoli, wiecie, każdą z opcji po kolei. Zobaczyć, co będzie dalej. Okej,
Okej. Kiedyś była jeszcze jedna broń, co wiemy w sumie. Całkiem w sumie dobrze wiemy. Natomiast... no, musiałoby to oznaczać, że ona rzeczywiście gdzieś miałaby ten pistolet, tak? Ten rewolwer, czy cokolwiek. I tutaj będzie zaraz dowód od strony Gaidona, powie, że ona go przerzuciła, wyrzuciła ten... ten rewolwer. To zresztą już było powiedziane. Tylko... co jest autogenie z tą bronią, tak? Z tą trzecią bronią. Okej. Wyciśnijmy jeszcze dalej kolejną z opcji. Wiecie co? Ten płaszcz był zbyt szary, żeby nie zostały na nim ślady. Mówię to z doświadczenia, wiem, jakie ślady zostawia krew na ubraniach. Choćby przez to, że czasami sam sobie przypadkiem przegryzę wargę czy coś. Jeśli mówimy o tak czarnym ubraniu jak to, owszem, jak najbardziej. Nie zostanie taki ślad, nie będzie się dało łatwo zauważyć. A jeśli mówimy o czymś w stylu, no ten mikrofon jest jeszcze troszeczkę może za jasny, jeśli chodzi o szarość, ale... czy mam coś takiego szarego pod ręką? Nie bardzo, z tego co widzę. Ale generalnie jeśli... znaczy znalazłem pewnie parę rzeczy, ale no, nie są... O dobra, wiecie co? Użyję mojego nowego dysku SSD, bo musiałem kupić. Moi drodzy, jeśli... no okej, przez światło macie teraz i przez korektę kolorów macie lekko zmieniony kolor, ale jeśli mówimy o tej szarości, którą mamy na przykład tutaj, to na takiej szarości, a tego mniej więcej koloru był płaszcz, oczywiście mówię, bierzcie pod uwagę, że jest korekta kolorów, że jest i wasze monitory też mogą być inaczej ustawione. Generalnie... ta szarość nie jest wystarczająca, żeby plama zniknęła i wydaje mi się, że tego mniej więcej kolor był płaszcz. Więc to jest taka moja uwaga drobna. Że to by było po prostu widoczne. W postaci nawet takiej jakby plamy, jak czasami jest po wodzie, czy po... czy no nie po soli, bo po sali zostaje taka... przepraszam, jakby osolonej wodzie, słonej wodzie zostaje plama, która jest biała, ale... no generalnie tam krew by było widać, odznaczałaby się, w sensie ta zaschnięta krew. Najgorsze mi było to, że ja kurczę zapominam, że... znaczy, może nie zapominam, ale gdzieś tam chyba próbuję aplikować wiedzę, której nie mieli ludzie w latach, no, w XX wieku, tak na początku XX wieku. Właśnie. Niestety nie możemy tego użyć. I to jest to. Then she tossed the gun out the peephole, so I picked it up and made my escape. Znaczy, gdzie jest teraz ta broń? A to co on mówi, to jest straszny bullshit. I to brzmi, jakby się już naprawdę próbował na siłę bronić. Nie wiem, czy ktoś jeszcze naprawdę mu chce wierzyć. Chyba tylko ze względu na to, że ma wysoką pozycję jakby społeczną i to jest jedyne, co go w tym wszystkim ratuje. To myślę, że nawet Van Zyks chyba mu w to nie wierzy. Tak, zostawił żeby niby czyszczenie, sprzątanie dla nich, tak? No właśnie, i to jest to, o czym oni mówili. Sprzątanie tych wszystkich rzeczy, które wtedy spadły po tym, jak... nasz został przerzucony przez... nasz? Myślałem, że to Ringo został wtedy przerzucony przez counter, czyli przez... przez ladę.
No, zapłacimy 10 dni, to jest całkiem sporą kwotą, więc nie dziwię się. Sama? O, co tutaj się dzieje? Zobaczcie. O co się oni kłócą? Co tu się stało się? Ja mogę zostało użyte słowo dupku, tak? Ksama bodajże, ja już pamiętam. No mi się komentarz. Blimey, this deed's a bit of an hooligan, ain't he? Piękne. Uwielbiam. Komentarz wobec, prawda, mężczyzn ze Scotland Yardu. No, co najmniej zabawny. Pięknie, podoba mi się reakcja nasza tutaj. Powiem wam, że to jest takie... Jest zabawno komediowe, tak? Ale no. W ogóle to jak mu te oczy latają, to jest piękne. Że on generalnie jest agresywny. Będą szczerym. No właśnie, that was definitely out of character. Więc coś musiało go tutaj ewidentnie wkurzyć w tym. W którym momencie on to zaczął robić? Was by any chance with the second disc in your jacket pocket? Okej. No właśnie, i on ten sam problem, że nie widzę takich... Musielibyśmy mieć trzecią broń, tak? No właśnie, muszę też szybko znaleźć ten problem w jego testimony. Znaczy oczywiście jeszcze mamy te dwie czy trzy opcje, które nam zostały. Po prostu oczywistym dla niego było, że ten zdepozytowany, po tym jak pewnie się zapoznał ze sprawą McGildeda, że ten zdepozytowany, zostawiony płaszcz będzie miał na sobie krew, tak? Ale się strasznie zakręciła na punkcie tego, że jej test jest... jej test nie jest tutaj uznawany. Dobra, pierwsze dwie nam zostały. Więc zobaczmy, czy może gdzieś ten rewolwer zostanie tutaj wrzucony jako dowód. Kto wie. Dlaczego w ogóle o niego nie poprosić? To powinien być dowód w sprawie, tak? Ron go wziął, to powinien zapytać, gdzie teraz jest ten rewolwer. Is the Berkeley Carrigan. No ale to jest... Wydaje mi się, że to jest normalne. To, że ktoś nie lubi przemocy, o, to ja, nie oznacza, że nie może mieć w sobie broń do samoobrony, tak? Jednak z całym szacunkiem, ale ja wątpię w ludzką jakoś tam... ja na przykład wątpię w to, że ludzie są super mili i tak dalej, że mi nie zrobią krzywdy. I wolę mieć cokolwiek, żeby móc się obronić w razie wypadku, tak? Oczywiście, wiecie, niektórzy mogą stwierdzić, o, a potem każdy będzie dostał gazem pieprzowym po oczach na ulicy. Szczerze mówiąc, to będzie i tak mniejsza szkoda, niż gdyby ktoś dzięki temu mógł uratować swoje życie czy zdrowie. Nie wiem,
musimy zawsze, wiecie, ważyć, o, tak jak ta waga tutaj, ważyć plusy i minusy danej sytuacji. Nie ma perfekcyjnego rozwiązania, po prostu nie da się tak zrobić. Natomiast personalnie uważam, że nadal trzymam się tego, że powinna być jakaś forma samoobrony dostępna dla ludzi. I w Polsce, i w Wielkiej Brytanii na przykład, tak, bo tutaj jest jednak tragedia z tym. I o ile osobiście na przykład nie noszę ze sobą noża, tak, bo nie mogę, przynajmniej takiego, bo są noże, już o tym mówiłem parę razy, że są noże, które są legalne i można mieć przy sobie. Zresztą też nóż nie jest dobrym narzędziem do samoobrony. Jakby po latach to w końcu ogarnąłem, może trochę późno. Znaczy tak naprawdę nie, że teraz, ale... ale jakiś czas temu. Co i tak jest dosyć późnym momentem. No noże nie są najlepszą formą samoobrony, wręcz przeciwnie, mogą tylko zaszkodzić. Elementami samoobrony, które ja osobiście uważam za całkiem niezłe, to są wzmocnione rękawice jakieś, na przykład motocyklowe, gdzie macie knykcie, już teraz nie pamiętam, które słowo było prawidłowe. Gdzie macie wzmocnione po prostu pięści, tak jakbyście mieli dodatkowy, no nie tyle kasy, co po prostu macie wzmocnione pięści w razie wypadku. Żeby wam się krzywda nie stała w niej i żeby komuś się stała większa krzywda, jak będziecie się bronić. Drugą rzeczą jest paralizator, to jest dosyć oczywiste, chociaż nie na każdego działa i to jest niestety jego minus. I kolejna rzecz to jest... trzecia rzecz, którą ja osobiście lubię, to jest gaz pieprzowy, który też nie na wszystkich działa. Ale jeszcze czwarta rzecz, która myślę, że zadziała na większość osób, chyba że ktoś będzie pod dużym wpływem adrenaliny, to jest pałka teleskopowa. Uważam, że te cztery rzeczy powinny być dostępne dla każdego. Po prostu na wszelki wypadek. Wiecie, no... bądźmy szczerzy, ale nie jest łatwo dostać broń w Europie. Tak, to nie są Stany Zjednoczone. Mówimy o Europie teraz. Mówimy Polska, Wielka Brytania, to jest cały czas Europa. Więc jakby szansa na to, że trafimy na kogoś, kto nas napadnie z bronią, jest bardzo niska. Poza tym większość broni, tak naprawdę ręcznej, i mówimy o broni krótkiej, czyli pistolety, tak naprawdę można zablokować ręką, paradoksalnie. Chociaż nie wszystkie, tak jak mówię. Wiele typów broni, wiele pistoletów ma... jak ma zamek, ma blowback, tak? I jeśli zablokujemy blowback, jeśli złapiemy za zamek w odpowiedni sposób i zatrzymamy go, może nam trochę przycięć palcem, no to jest najgorsze, co się nam może stać, tak? Trochę krwi nam poleci, ale to i tak jest lepszy niż postrzał. Często można zatrzymać dzięki temu w ogóle wylot pocisku, bo nie uruchomi odpowiedniego mechanizmu, natomiast nie polecam tego mimo wszystko. A jeśli już to robicie, no to łapcie i się odsuwajcie, tak? Złapcie tak, żeby się odsunąć, jeśli by wam się to zdarzyło. Nie wiem, czy komuś by się... może się to zdarzyć teraz, gdzieś na ulicy, że nie wiem, ktoś go będzie próbował postrzelić. Ale generalnie, jeśli będzie to wystarczająco blisko odległość, odsuwamy się z linii strzału i próbujemy złapać. To jest dla mnie najbardziej logiczna rzecz. Szczególnie, że w takim wypadku broń będzie zacięta, przynajmniej w części modeli. Znowu, też pamiętajcie, że to, co mówię, nie tyczy się wszystkich modeli, na przykład no, z rewolweru, jak ktoś wystrzeli, to nie złapiecie za bębenek, a nawet jak złapiecie, to i tak dojdzie do wystrzału, ze względu na specyfikę tego, jak stworzone są bębenki w rewolwerach i jak odpala się jakby pocisk, tak? Jak wygląda odpalenie pocisku, wyrzucenie go. Gdzie zachodzi, czy w którym momencie zachodzi wybuch, czy spalenie materiału, który wypycha pocisk ze względu na ciśnienie. Dobra, nieważne, bo wchodzimy w technikalia. Natomiast jak mówię, są takie dwie rzeczy, które myślę, że warto pamiętać, jeśli jesteśmy zaatakowani bronią krótką, bronią dystansową. Ale no wiecie, bycie zaatakowanym bronią palną, myślę, że jest równe z byciem zaatakowanym łukiem albo kuszą, więc dlatego mówię, te rzeczy, o których ja wspominam w kontekście obrony własnej, obrony samoobrony, obrony osobistej, to są rzeczy bardzo podstawowe, które służą przede wszystkim do obrony, nie do atakowania. Bo bądźmy szczerzy, jeśli zrobimy to samo, zrobiliby w Polsce to samo, co jest w Wielkiej Brytanii, chociaż tak w Polsce prawo jest śmieszne, prawo obrony własnej, ale to już jest szczegół, to bądźmy szczerzy, ale nóż można dostać direkt na sklepie po prostu, tak? Gdziekolwiek, czy zamówić sobie. Nie ma problemu z tym, żeby mieć sam mam, kupiłem dwa noże, które przeszły przez kontrolę graniczną i po prostu do mnie doszły, tak? Znam osobę, która ma miecz, po prostu ma miecz tutaj w Wielkiej Brytanii i chciałem go sprzedać w sumie za 40 funtów. Znam osoby, które mają maczety tutaj i co? I każdy może sobie coś takiego mieć, tak?
uwaga, uwaga, ale nie możesz, znaczy oczywiście nie możesz tego nosić, tak, ale wiecie, no, nóż schować gdzieś, tak, i po nocy siedzieć w parku i kogoś zaatakować nie jest problemem. Dlatego uważam, szczególnie patrząc na ilość nożowników w Wielkiej Brytanii, na przykład w Londynie, na przykład tutaj w mojej okolicy, co się działo jakiś czas temu i co się czasami dzieje, uważam, że to jest absolutny must be. Bo po prostu nóż jest na tyle małą rzeczą, na tyle ciężko po prostu całkowicie odciąć ludzi od tego, dlatego że pamiętajmy, iż noże to nie są tylko noże, prawda, takie, czy jakieś scyzoryczki czy coś, ale to są również noże na przykład kuchenne. Nie da się po prostu ludzi totalnie odciąć, bo to jest ważne narzędzie w naszej pracy. Tak, głupie, co prawda tutaj mówimy o bardzo wątłym ostrzu, ale głupie maszynki do golenia mają żyletki i co, zabronimy? Wielka Brytania już kiedyś próbowała zrobić coś takiego, że trzeba było mieć chyba bodajże 18 lat, żeby kupować maszynkę do golenia, co było kurwa absurdem, bo innego słowa na to nie użyję. Pamiętam, że kleje, chyba, nie wiem czy teraz, nie, teraz już nie ma, też to wycofali, ale klej, super glue, trzeba było mieć 18 lat, jak ja tutaj przyjechałem, trzeba było mieć 18 lat, żeby kupić sobie super glue. Nie pytajcie mnie dlaczego. Nadal trzeba mieć 18 lat, żeby kupić sobie na przykład energetyka, co jest też zabawne, a pewnie ze względu zdrowotny. Natomiast no co ja mam powiedzieć? Głupie, po prostu głupie i bez sensu. Nie da się po prostu, nie można ludziom czegoś takie, tak podstawowych rzeczy jak, nie wiem, nóż do krojenia owoców i warzyw zabrać, bo to jest nielogiczne. Po prostu w takim wypadku, jeśli jest to podstawa podstaw i nie da się uniknąć tego, żeby ludzie tę rzecz mieli, to jest to rzecz, jakby to jest multifunkcjonalne, tak? Bo broń do czego służy? Do strzelania, w sensie dystansowa. Głównie służy do strzelania, tak? Ewentualnie do polowania, tak? Ale to nadal jest strzelanie. Jest to broń ofensywna, natomiast no... To może być narzędzie, a może być broń. Problem jest w tym, że jest to o tyle esencjonalne, iż nie możemy tego zabronić, tak jak wspomniałem. Co za tym idzie? Jeśli nie możemy tego zabronić, spróbujmy temu zapobiec. I jeśli policja nie jest w stanie tego zrobić, no bo nie jest w stanie tego zrobić, powiem szczerze, to jest masa parków, masa miejsc, gdzie można, uliczek, gdzie można zostać zaatakowanym. Sam wchodząc do mojego mieszkania, przechodzę przez wąską uliczkę, gdzie ktoś mógłby po prostu kogoś zadźgać. Równie dobrze. To dosłownie wygląda jak taka obszarpana uliczka, gdzie ktoś kogoś by chciał, gdzie by mógł zadźgać. Jakkolwiek to brzmi. To nie świadczy dobrze o tym, gdzie mieszkam, ale nic się takiego nie stało. Najwyżej ktoś się pożygał albo uprawiał różne rzeczy w tej uliczce i nie mówię tutaj o roślinach żadnych, nielegalnych, ale nieważne. Sęk w tym, że no mówię, nie można tego po prostu zabronić i moim zdaniem powinna być dostępność rzeczy do obrony osobistej. Nie jestem zwolennikiem tego, co jest w Ameryce i powszechnego tak sobie dostępu do broni i w sensie do broni palnej i uważam, że to mogłoby się bardzo źle skończyć i jest tutaj bardzo dużo czynników, które na to wpływają. Natomiast pomimo, że jestem pacyfistą, uważam, że powinniśmy móc się bronić jako ludzie i to jest mój... Wiecie, jest różnica między obroną a byciem ofensywnym, tak? A celowym robieniem komuś krzywdy. Stąd ja się cały czas strzelam tego, dajmy ludziom możliwość obrony. W postaci przed tym, co jest rzeczywiście zagrożeniem, co jest istotnym zagrożeniem i zdarza się często. Ja uważam, że będzie to mniej szkody niż pożytku. Uważam, że pożytek w tym wypadku będzie dużo większy i może uratować wielu osobom życie bądź zdrowia. Natomiast no, najwyraźniej rządy się tutaj ze mną nie zgadzają, ale to no, życie, tak? To ja mogę mówić, ale to tyle. To jest jak większość rzeczy, mogę mówić głównie i przekonywać ludzi, że do swojego podejścia, czy zachęcać ludzi do tego, żeby sami poczytali, zapoznali się i wypracowali sobie jakąś opinię. Dobrze, lecimy dalej, bo ja się troszeczkę rozgadałem znowu. No mówię, czasami się to znaczy, ja muszę sobie zrobić herbatę, żeby znowu przestać gadać. A, czekajcie, czyli to jednak Gringo został przerzucony przez ladę, czyli dobrze kojarzę, na 6 więżdżach. Nasz? Co? Okej, okay. Dobra, to ja się zrozumiałem to, co mówił Brayden. No i oczywiście sędzia ich pojechał, klasyka. Widzicie? When Windy Bank threw Nash over the counter, I felt a sharp pain in my arm.
Czyli chodzi na to, że najpierw przerzucił Ringo, a potem Nasha? No to by wychodziło chyba. Czyli mamy tutaj potwierdzenie, wybaczcie, tak przez chwilę siedziałem cicho, ale mamy potwierdzenie, że Windy Bank nie do końca, no nie chciał komuś zrobić krzywdy, ale broń po prostu wystrzelił pewnie w strachu czy przypadkiem, tak? Oj, zobaczcie, sprawdziliśmy wszystkie te rzeczy. I teraz mamy przerwę. Okej, okay, chciałem powiedzieć updated autopsy report, ale nie. Tutaj mamy wyniki badań. Tą krwią. I prawda, może to być moment, gdzie będziemy musieli znowu przekonywać jury, w sensie ławę. Coś powinno mówić jury, tak? Ale no jury, ja na nim mówię jury, bo jakoś ta francuska, znaczy francuz, to spolszczone francuskie słowo mi bardziej siedzi. Okej. Okay. Czekajcie, to jest bardzo ważne. From the extent of the signs, it would appear that they were the result of spluttering following a gunshot wound. To jest bardzo interesujące. Dlaczego te... Okej, czy chodzi na to, że to jest błędna inspekcja? Przynajmniej jeśli to rzeczywiście jest zawarte, czekajcie. No, muszę poczekać, aż tej Raiden się wypowie. Chcę... Czy to zostało już dodane? Jeszcze nie. Bo chcę sprawdzić, czy rzeczywiście tam jest napisane, że to jest result of sputtering following a gunshot wound. Rzeczywiście jest tak napisane. To będzie bullshit. Czyli nie biorą tego pod uwagę, ale brali inne, jakby dziwię się, że oni nie biorą pod uwagę. Przepraszam bardzo, akurat się kłóciłem z jego niewinnością z McGilded'a i powinno być, mówię, to jest ten element, gdzie mogło być coś zmienione, tak? Gdzie mógłby wejść dodatkowy dialog. Natomiast dziwię się, że oni nie biorą tego pod uwagę, tak? Że ej, halo, bo może być inna opcja, mogło się coś innego stać w międzyczasie. A jednak nie, jednak mają to totalnie gdzieś. I nie wiem, czy nie wypiłem do kielich już w tym momencie. Aha, miałem chyba rację, mi trzeba teraz... Okej, okay, no i mam tutaj, zobaczcie. How to determine whether the blood on this on that coat is 2 months old or not? I jest to niemożliwe, według tego, co zostało powiedziane. That were pierożki to starving boy and he ran away crying. Dał komuś pierożki. Biedny chłopiec uciekł. Już.
No, najbardziej mnie boli to, że nie jest brana pod uwagę nasza opcja, tak? I znowu, okej. Okay. Lecimy, moi drodzy, do... Pewnie niedługo zakończymy, tak? Będzie trzeba... Yuzai! Właśnie, znowu... Yuzai! Spitować. Yuzai! 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 Mam się to, że on ma tę myśl po prostu. Ten... bolszewik ten. Cóż. Zobaczymy, co się to uda zrobić. Dlaczego nie biorą pod uwagę tej drugiej opcji? To mnie najbardziej wkurzy, naprawdę. Bo wzięliśmy dużo mniej prawdopodobne rzeczy jako dowody. Verge is trusting to be held in such so low esteem. Would you agree, Mr. Narhodo? Czemu ten bailiff się na co odzywa? Czy to będzie właśnie przebrany Sholmes? Wiem, że to może przebrany Sholmes. Mam rację. Ta jest. Czemu się nie spodziewałem? Okej. Okay. Okej. Okej. Okay. Tu się robią niezłe jaja. Przepraszam, ale naprawdę, okej. Okay. Tego bym się nie spodziewał. Tego bym się nie spodziewał. Myślałem, że on może się w którymś momencie pojawić, ale... Ale nie myślałem, że w ten sposób. O! Co będzie nam chciał dać? Proszę bardzo, Van Zyx jest paradoksalnie bardzo, bardzo wyrozumiały. To mnie zaskakuje, w formie do Gregsona oczywiście. No, ta reakcja była piękna. Dobra, moi drodzy. W tym miejscu kończymy. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda, albo zostańcie patronami, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. No nie powiecie, że to nie było genialne wejście. Wow. Zrobił to profesjonalnie i wow, po prostu ile rzeczy się dzieje. Lubię, podoba mi się. Ta rozprawa, mimo że trwa mega długo, jest zarazem bardzo ciekawa. Więc moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku i na razie.